Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w Tornio w Finlandii, tam gdzie skończyłem ostatniego live'a, co jechaliśmy ponad 3000 km, znaczy ja jechałem. I stąd teraz będziemy robili krótką trasę, bardzo krótką, 400 km do Szwecji. Nawet nie będę próbował przeczytać tej nazwy, ale tutaj sobie jedziemy. Z tego względu właśnie dlatego nagrywam, a nie robię live'a, bo to jest króciutka trasa, ale jak to już zrobimy, tutaj dojadę, to na live'ie będziemy mieli do dojechania ostatnią trasę, nie pamiętam dokładnie gdzie, i wtedy jak już dojedziemy, to będzie powrót na bazę. No ale teraz zajmiemy się tym króciutkim odcinkiem. Kwestia tego, co wiozę, ewentualnie jakby ktoś był zainteresowany, to jakieś znowu liny nylonowe, to ja je po to tu przywiozłem, żeby je znowu wieźć gdzie indziej, tak? No, takie życie. Co zrobić? Tak to bywa. Dobra, słuchajcie, ja sobie muszę najpierw pewnie zapłon włączyć. Tak, ja sobie ustawię tachograf. W Finlandii jesteśmy, nie? Będę miał dużo czasu, więc spokojnie sobie dojadę. Ok. To jest jakby zrobione. Dobrze, słuchajcie. I teraz tak. Jeszcze sobie zerknę, ile ja mam paliwa. Na ile mi starczy tego paliwa. Na 1600 km do przejechania mam 400, więc się obędzie bez tankowania. Temperatura minus 1 stopień. 5:20 rano. No to co, można ruszać. Tachograf chodzi. Jedziemy. Teraz gdzie tu brama była? Ach, tutaj jest, dobrze. Czegoś nie zabrał ze sobą. Czerwone, to ja wykorzystam okazję. I polecę sobie. Krótki strzał, przyjemny. Spacerek taki poranny, znowu mi szarpie grą. Jak ja tego nie lubię, jak mi grą szarpie.
będzie mnie hamował tym sprzętem przede mną. A może będzie. Się starał go trzymać w miarę blisko, jak tylko się nadarzy okazja, to go zaraz uprzedzę. Wczoraj to ostatnie, nie wiem, ileś tam kilometrów. Właściwie to dzisiaj, bo dzisiaj w nocy kończyłem te 3000. To już tak nie do końca, nawet nie do końca pamiętam, jak dojeżdżałem właśnie do Tornio z Francji. Takich już, no już wtedy czułem zmęczenie, nie? Tak. Na strzała 3000 kilometrów zrobić, żeby ponad 3 godziny jechać. Przynajmniej jak dla mnie to już było odczuwalne, zwłaszcza że kończyłem około 2 w nocy. To taka przyjemna odmiana teraz, tamta trasa ponad 3000 km, a ta 400 km. Teraz będę co gniót z tą osobówką, tak? Puści mnie? Puścił. Już myślałem, że mi wyjedzie. Tutaj. Ciekawe, czy tam można odpocząć, czy nie. Trzymaj się prawej strony. No jest, to jest właśnie to, kur. Chciałem go strąbić. Wkurzył mnie. Cwaniaczek, kurczę. Bąblę w nosie. No jak w życiu, nie? To
takich też się trafia. Człowiek jedzie, jedzie, jedzie i tu nagle jakiś chojrak się napatoczy, wystrzeli gdzieś z boku i myśli, że jest fajny. Jak ja to mawiam, był czas przywyknąć, co tutaj się dzieje. Tak sobie to wykombinowałem. Szkoda, że nie jestem pierwszy, no ale zawsze lepiej niż zaczynać za dwoma ciężarówkami. Dobra, jedziemy. Dawaj, Dafiku, dawaj, Dafiku. Proszę bardzo, jaki dzielny pan samochodzik. Można? Można. Tutaj pauzę robiłem w tym miejscu. Tylko że ciemno było, więc nie było takich ładnych widoków jak są teraz.
wyjedzie mi tym? Jedź prosto. No właśnie, kurde. Burak. Ja mam dzisiaj chyba szczęście do takich cwaniaków na drodze. Ale nie. Przejmuję się tym. Ciśniemy dalej. Im więcej kilometrów się robi, tym częściej się takich spotyka. No, co zrobić? Swoją drogą podgłośniłem trochę mikrofon, bo jeden z widzów mi ostatnio napisał, że trochę za cicho mnie słychać. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. W każdym razie możecie dać znać w komentarzu, czy dobrze słychać już teraz. Trochę zwiększyłem czułość tego mikrofonu, więc mam nadzieję, że teraz już będzie dobrze. Ciekawe, czy zdążę na tym zielonym. Jedź prosto. Ładny dafik. Podobny jak mój. Dobry plan teraz, żeby do mnie dzwonić. Na rondzie zjedź pierwszy zjazd.
Dokładnie tutaj byłem na tej północy, ale przecinkę złapałem. Co jest grane? Nie wiem. Raz jest płynnie, raz nie jest płynnie. No trudno, mam nadzieję, że mi wybaczycie te przecinki. Naprawdę nie mam pojęcia, co to powoduje tak naprawdę. FPS mam wysokie. To takie właśnie dziwne. Tylko że są skoki tych FPS-ów. Ze 160 teraz mi skoczyło do 130 nagle. No ale to już zwalam na grę, bo to już innego pomysłu nie mam, nie? No i jesteśmy na miejscu. Ale poszedł z godziną. Wariat jakiś. No, twoje szczęście, że na ten pas wjechałeś. Tu zajmę już prawy pas. Lewy pas, Boże, co ja gadam? Lewy pas, bo zaraz będę skręcał w lewo. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Skręć w lewo. Fajnie, że się zielone zrobiło. Skręć w prawo. W prawo od razu, te. Zadanie wykonane. Odmeldowuj się. Teraz tak, gdzie mamy tu rozładunek? Uuu, panie kochany. Ale to my sobie to zrobimy inaczej. Nie będziemy tutaj wariować, tylko zrobimy sobie tak, bo jeżeli tam dobrze widziałem, to ja sobie tu mogę obrócić. Delikatnie, ale się chyba uda. Mam taką skromną nadzieję. Tu nie puknąć. Czasy ułatwiać życie, życie nie utrudniać, nie? Wow, ale przywaliłem teraz. Mam nadzieję, że nie uszkodziłem nic. Ale się nie wyświetliło, to chyba nie. Nie. Na szczęście. Na szczęście. Trochę za szybko chciałem to zrobić i tak jest. Dobrze, to nie była lampa, tylko krawężnik. Się nic wielkiego nie stało. Dobrze. Tak. Mogą mnie rozładowywać. No dobra, słuchajcie, moi drodzy. Ja tutaj sobie muszę zdjęcie tego zrobić. Połączy się, czy nie? Połączył się. Dobra, moi drodzy. Dojechaliśmy. Dzisiaj wieczorem będzie live, to już, tak jak mówię, będziemy zjeżdżali na bazę. Teraz wrzucę dla was ten króciutki filmik, niecałe pół godzinki, no i dobrze, tak powinno być. Trzymajcie się, do zobaczenia na live'ach i miłego dnia życzę, bo to jest dopiero gdzieś, nie wiem, która pierwsza dochodzi. Na razie, trzymajcie się, cześć.